Dostałem, Szymonie, paczkę z gnomu. Czy ty o tym coś wiesz? Dlaczego ja dostałem paczkę z gnomu? Wiem, ponieważ właściciel gnoma, Artur Szymała, jest jednocześnie wydawcą Dark Rabbit, który wydaje gry fabularne. Czy wiesz w ogóle, co są gry fabularne RPG inaczej? Tak, wiem, spotkałem się z tym, chociaż nie grałem, a jeżeli grałem, to nie pamiętam, ale to będzie też świadczyć o tym, że no, jestem daleko od gier fabularnych. Wiem, to są albo takie planszówki, albo forma tekstu, czyta się coś i układa się jakaś historia. Tak w skrócie takiego laika, definicja gry fabularnej. Gra w odgrywanie ról. Gra w odgrywanie ról, kiedy jest narrator, czyli mistrz gry oraz gracze, którzy opowiadają sobie historię. Narrator zna jakąś ogólną fabułę, gracze reagują na to, co się dzieje i podejmują różne działania. I jedną z gier, które będą wkrótce wychodzić, są Herosi kontra Horrory. I właśnie wydawnictwa Dark Rabbit, czyli od Artura. On poprosił, żebyśmy się temu przyjrzeli, bo będzie rozpoczęta kampania na Wspieram To. Żebyśmy zobaczyli, co to jest i powiedzieli, co z tego rozumiemy. I rozumiem, że ja tę grę mam w tej paczce. Prosiłem Szymona, żeby Szymon nic mi nie mówił, nawet mi nie pokazywał, więc dla mnie otwarcie tej paczki będzie też jednocześnie takim odkryciem, co jest. Ja dokładnie nie wiem, co tam się znajduje, bo może się okazać, że nie mam tej samej gry, a może coś innego mam. Też możliwe, bo ja poszedłem do gnoma osobiście i tam dostałem swoją wersję demonstracyjną i wiedziałem też, że wysłali Sylwkowi też wersję demonstracyjną, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Więc wersja demonstracyjna, to znaczy, że to jaka to jest wersja? Znaczy, to jest to, że ta gra jeszcze nie wyszła. Ona dopiero będzie... Czyli wersja beta, mogę powiedzieć. Beta, to wersja demo, można powiedzieć. Aha. To jest jeszcze start, to jest już projekt, tylko to jest na tych zasadach, że właśnie wspieram to, że to zostanie sfinansowane przez graczy. O! Dobra, tu jeszcze mam folii. Pudełko wyrzucam. No i teraz rozfoliuję jeszcze, tylko że czekaj, bo tu jeszcze jest w taśmie. Zaklejone taśmą. No książka jest, widzę. O! Też Herosi versus Horrory? Zaraz pokażę wszystko. A tu jeszcze muszę. Chwila. Dobra, to jest wydanie z... Pokazuję teraz widzom. To jest... Aha, jeszcze tylko obniżę kamerę, bo jest za wysoko. Wydanie specjalne. Herosi versus Horrory. Tutaj napisy są jeszcze, przyjrzyjmy się. Aha, no faktycznie, jest Dark Rabbit Demo. Wydanie specjalne, to jest ciekawe. Bardzo ładna okładka, taka futurystyczna, science fiction. Trochę mi się potwór z Dune'ą kojarzy. I zbiórka na wydanie pełnej wersji podręcznika pierwszy kwartał 2023 na Wspieram To. I tutaj kod kreskowy bądź na bieżąco. Dobrze, czy mamy to samo? Pokaż teraz. Tak, mamy to samo. Dokładnie. I przyjrzymy się jeszcze opisowi z tyłu. Mhm. Dobra. To może przeczytasz, co? Co tam jest, a ja będę pokazywać. Ziemia potrzebuje superbohaterów. W grze Herosi versus Horrory wcielasz się w Herosa, postać obdarzoną supermocami i należącą do Legionu Ultima. Organizacja ta walczy z horrorami, ohydnymi istotami spoza naszego świata, tworzonymi przez kreatorów pozaziemskich najeźdźców, pragnących zniszczyć ludzkość. Ziemia, którą znasz, przestała istnieć. Hordy abominacji wylewają się przez międzywymiarowe wyrwy. Nastała nowa era, w której tylko ty możesz pomóc ludzkości się odrodzi. Pokaż, na co cię stać, cały świat liczy na ciebie. I co znajdziemy w tym podręczniku? Wprowadzenie w świat Herosów versus Horrorów, podstawowe zasady gry, 5 gotowych do gry postaci, garść porad dla mistrza gry i gotowy do rozegrania scenariusz.
Przyznam się tobie, Szymon, do czegoś. W sumie to jest oczywiste, ale ja po raz pierwszy to widzę. Ja nie mam pojęcia, co ja mam z tym zrobić. Dobra, ja to przeczytałem. Więc na naszą rozmowę miałem dwa pomysły. Jeden miałem pomysł taki, żebyśmy rozegrali ten scenariusz, ale uznałem, że chyba lepiej będzie, jeżeli je trochę opowiem ci, będziesz to przeglądał, oglądał i spróbujemy troszeczkę takiej, o czym to może być generalnie. Bo co do zasady, gry fabularne, to wielu z was się spotkało z nimi. Nawet w Stranger Things. O, Stranger Things, bardzo popularny serial Netflixowy. Tam główni bohaterowie grają w D&D. Kojarzysz serial? To oczywiście, przecież nawet nagrywaliśmy wspólnie w wakacje. Dokładnie. I tam było takie, że oni tam grają, rzucają kostkami, różne cuda się dzieją, walczą, wyobrażają sobie różne przygody. Tu jest podobnie. Też mamy świat. Właśnie świat herosów i horrorów. Różnica jest taka, że tutaj mamy, się wcielasz w superbohaterów, z mocami, masz swój odpowiednik, nazwijmy to Ligi Sprawiedliwości i musisz przeciwstawiać się tym zagrożeniom. Co do zasad działania, to jest dość klasyczny schemat, czyli masz, powiedzmy, parametry główne, parametry pomocnicze, jakieś bronie i tak dalej. I testy. Czy spotkałeś się kiedyś w grze, czy w czymkolwiek z testowaniem szansy powodzenia rzutem kością, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia, o czym ty mówisz. Dobra, to załóżmy sobie, że jesteś super bohaterem. Nie umiesz latać, ale potrafisz solidnie skakać. Jesteś jak Batman, powiedzmy. I musisz przeskoczyć na sąsiedni dach, ścigając złoczyńcę. Ale dach jest dość daleko. I teraz tak, jesteś bardzo zręczną postacią. Powiedzmy, że masz, daję ci przykładowo zręczności, masz 7. To się to chyba inaczej nazywa, ale dam ci teraz przykładu. Powiedzmy, masz tej zręczności 7. Ja mówię, że weź sobie kostkę, dwie kostki 20-sienne. No i mam jedną. Masz... Ja mam tylko jedną taką. Dobra, to na razie rzucimy podstawową jedną. I rzuć ją. Masz tej 7 zręczności. Ja ci... I powiedz mi, co ci wypadło. Dobra. Powiększę nawet, żeby było 10. 10 wypadło. 10. To dobrze ci poszło. Więc tak, rzuciłeś 10 zręczności, masz 7 razem 17. To zaraz ci powiem, czy ci się udało, czy nie. Gdzieś miałem tutaj wyniki testu, ale załóżmy, że o, standardowy test. Przeskoczyłeś ten dach, nie zrobiłeś sobie nic złego, możesz ścigać złoczyńcę. Gdybyś jednak rzucił, powiedzmy, 2, to niestety byś uchwycił się tego, nie uchwyciłbyś tego dachu i byś spadł w przepaść. Spadł między budynki. I na tym polega takie podstawowe testowanie. To jest najbardziej uproszczony schemat. Wiesz, dlaczego ci mówiłem o dwóch kostkach? Nie. Mogę powiedzieć właśnie, że... Ponieważ tutaj masz, oprócz tej głównej kostki do rzucania, czyli heroicznej, bo jesteś herosem, bohaterem, masz jeszcze kostkę pomocniczą. Czyli jeżeli na pierwszej kostce rzut ci nie wyszedł, bo rzucasz jednocześnie tymi kostkami, to możesz powiedzieć, że jednak korzystasz z kości pomocniczej. I dzięki temu właśnie możesz te dane zadanie wykonać. Przy czym ważna rzecz, jako mistrz gry, ja na przykład nie mówię ci, jak to jest trudne, jaki wynik musisz osiągnąć. Ty po prostu mogę ci opowiedzieć, że coś na zasadzie skaczesz przez tę przepaść, nigdy w życiu takich skoków nie wykonywałeś, ale wydaje ci się, że powinieneś sobie udać. No to jest dla ciebie sygnał, że to jest coś trudnego, ale w granicach twoich możliwości. A jeżeli powiem, że wykonywałeś takie skoki wielokrotnie, nigdy nie sprawiają ci trudności, to też będzie dla ciebie sygnał, że raczej powinieneś sobie z tym poradzić. Dobrze, powiem ci, że ja teraz kartkuję całą tą książkę. Już skończyłem kartkowanie. Mam nadzieję, że nie popełniam błąd tym samym. Dużo tu jest tekstu, dużo jest też ilustracji. Bardzo ładne są w ogóle te obrazki postaci, jakieś plenery. No, naprawdę jest profesjonalnie to wszystko stworzone i wielostronicowe. To mnie też zaskakuje, że sporo tekstu. Tak, bo tutaj masz, tak jak było w stylu
Tu opowiedziane, czy masz wprowadzenie do świata, czyli tych herosów kontra horrorów, podstawowe zasady gry, czyli podstawowe parametry, cechy, umiejętności, przykładowe postacie, ponieważ postać można stworzyć sobie w każdej takiej grze samemu, ale też można wykorzystać, jakie tu są. Te podstawowe postacie masz fajnie rozpisane, po pierwsze masz cechy ich podane, ekwipunki, ale też specjalizacje, jakieś takie dodatkowe, przeszłość, czyli kim się stało, czy wskazówki nawet dotyczące odgrywania. To jest bardzo istotne. Weź sobie na przykład na stronie 7, 17. Dobra. Masz symbionty. Dobra, symbiont. Powiększę nawet. Flyer Helgren. I masz wskazówki dotyczące odgrywania postaci. Zadajesz czasem jedno pytanie za drugim, jak kilkuletnie dziecko. Zdarza ci się mówić do drzazgi na głos. Drzazga to chyba jest jakiś ekwipunek albo coś kojarzę. Lubisz zastraszać przestępców i łotrów, popisując się swoją potworną formą. Czyli masz już taką podpowiedź. To tworząc postać własną, też sobie możesz takie wskazówki zrobić, żeby lepiej się wczuć w daną rolę. Jak sobie jako ustalisz, jako postać mówisz pewne rzeczy, pewien charakterystyczny sposób mówienia, zachowania, to jeżeli to sobie zapiszesz, zapamiętasz, to będzie bardzo, bardzo charakterystyczny i pasujący, przydawało się w odgrywaniu rol. No dobra, no to krótka jakaś rozgrywka. Takie kilka minut mamy na to. Od czego zacząć? To co, bierzemy No od się? tego tak. Jak? Krok po kroku. Krok po kroku. No to byś wziął sobie, tam masz pięć postaci. Wybierz sobie jedną z tych pięciu postaci. Masz tutaj kim zagram. Kim Masz zagram? symbiontę. Cyborg, Chimera, Ezoteryk, Symbiont, Super Żołnierz. No dobra, no to wezmę sobie. Super żołnierza. Czyli to jest na samym końcu chyba, tak? Kim. Dobra. Super żołnierz. Anne Furia Lancaster. Co ty tutaj masz I zalety? która to jest strona? To jest strona 20. Aha, dobra. No dobra, mamy super żołnierza. Anfuria Lancaster. Tak. Wskazówki dotyczące odgrywania postaci. Służysz w wojsku, co oznacza lojalność i wykonywanie rozkazów bez szemrania. Jako oficer jesteś też przyzwyczajony do tego, że twoje rozkazy są wykonywane. Trudno ci się przyzwyczaić do tego, że z cywilami jest inaczej niż z żołnierzami. Masz nawymówienia do wszystkich po nazwisku, nigdy nie stosujesz ksywek. Nie lubisz się popisywać i strofujesz niepotrzebne pochwałki podwładnych. Czyli taki typowy wojskowy trep. Nie ma, będzie Nowak Kowalski, żadnego takiego, żadnego Iskra Bystry, ani z takiego. No dobra. Załóżmy, że jesteś tym herosem, jesteś super żołnierzem i potwór zaatakował po prostu pobliską dzielnicę. Twoje zadanie, dostajesz dwóch pomocników, jest takie, żeby się udać do sąsiedniej dzielnicy, najlepiej zakradając i wyeliminować tego potwora. Ponadto dostajesz też informację, że ten potwór zaatakował przedszkole, w którym są dzieci. Udajesz się w tamtym kierunku, idzie za tobą dwóch żołnierzy, którzy ci podlegają, czyli Nowak i Kowalski. Czy idziesz teraz prosto na nich, czy próbujesz się skradać? Prosto do tej dzielnicy, czy jakoś po dachach? Twoja decyzja. No dobra, no jako super żołnierz, no to od razu lecę. Idziesz na Tak. bezczela, tak? Na bezczela. Robi się ciemno, bo jednak był wieczór. Próbuję ci to opisać, że mamy wieczór, robi się coraz ciemniej. Zaczyna się wiać zimny wiatr. Słyszysz tylko w radiu meldunki o tym, że ludzie uwięzieni w tym przedszkolu są coraz bardziej przerażeni. Czy przyspieszasz kroku, czy raczej zachowujesz dystans, ostrożność? Czy po prostu pędzisz na złamanie karku? No dobra, no to ostrożny jestem, bo jak już jest No noc. okej. Dobra, rozumiem. Jesteś ostrożny. Rzuć sobie proszę kostką. Dobra. I powiedz mi, jaki masz wynik. Dobra, ja pokażę, jaki mam wynik. 20. Oj, 20. Masz krytyczny sukces. Rzucenie 20 oznacza sukces maksymalny. Udało ci się. Bardzo dobrze, że spowolniłeś tego kroku, gdyż
Gdybyś poruszył się szybciej, okazałoby się, że w tej ciemności nie zauważyłbyś pewnej wyrwy w ziemi. Paskudnie wyglądający po wypadkowym jakimś zdarzeniu były tam kolce. Bo jakbyście tam wpadli, to byś stracił żołnierza albo może nawet życie. Na szczęście, dzięki doskonałej spostrzegawczości i zachowaniu czujności, pokazałeś żołnierzom i przeskoczyliście to bez najmniejszego problemu. Docieracie do miejsca. Zachowując czujność, wychylacie się za budynku i widzicie tego potwora, który atakuje. Jest troszeczkę, jest ciemno generalnie, jest też ciężko ci się przyjrzeć temu stworowi, ale wiesz, że próbuje się ta abominacja tam przebić, ale idzie to dosyć wolno. Co robisz? Masz dwóch żołnierzy. Próbuje się przebić. Masz broń dystansową, masz broń Rozdzielamy krytyczną. się tak, że jeden idzie w jedną stronę, drugi w drugą i na takie trzy kierunki atakujemy. Dobra, rozumiem. Nowak idzie w lewą, Kowalski w prawą, czy odwrotnie? A to jakieś ma znaczenie? No, nie Tak. wiem. No dobra, no to Nowak idzie na lewo, Kowalski na prawo. Dobra, Nowak idzie lewo, Kowalski na prawo. Ruszyli. Czekasz, aż zajmą pozycję, czy uderzysz pierwszy? Drzwi zaczynają ustępować do tego przedszkola. Czekamy. Czekaj. Czekamy, dobra. Potwór rozwalił drzwi. Zaczyna wchodzić. No to strzelamy Nowak. od razu, natychmiast. Dobra. No to tak. No, widzisz, że Nowak z lewej zaczął strzelać. Kowalski z prawej zaczął strzelać, też zaczął strzelać. Zaczęli strzelać, proszę rzut. Dobra. Powiększam. Co tu wypadło? Wypadła 14. Dobry strzał. Twój strzał trafił. Potwór się ruszył. Pozostali też twoi sojusznicy trafili. I potwór się obrócił. Zorientował się, że są strzały. I jako, że ja wyrzuciłem sobie na kostce 4, no, mogę pokazać tutaj, to potwór obrócił się w twoją stronę. 1, 2 byłoby do Nowaka, 3, 4 dla ciebie, 5, 6 szedłby na Kowalskiego. Idzie na ciebie. Podejmujesz strzał, czy próbujesz się wycofać, żeby... Strzelam, Czy... strzelam, aby potwór Dobra. padł. Dobra, masz drugi strzał. Twoi sojusznicy też strzelają. Rzut. Dobra, powiększam. Będzie słabo. Trójka. 3 punkty. No nie spodziewałeś się, że jednak zaatakuje na ciebie. Liczyłeś, że troszeczkę podświadomie, że jednak bardziej, dłużej się będzie wahać, więc troszeczkę źle obliczyłeś. Strzeliłeś za szybko, za krótko. Potwór jest tuż koło ciebie. Możesz spróbować teraz tak. Albo próbować odskoczyć od niego, albo walczyć wręcz. Masz broń krótkodystansową. Nowak trafił, Kowalski nie trafił. Co robisz? Dobra, walczę wręcz. Dobra. Walczyć wręcz. Odrzucasz karabin, wyciągasz miecz. Rzut. Rzut. O matko. Czekaj, powiększę. Coraz gorzej. 2 punkty. Uaj, no dobra, to było słabe, jednak zacząłeś się bardziej coraz bardziej obawiać, czy twoi słusznicy cię nie trafią, więc ten twój atak był bardzo, bardzo niedbały. Na szczęście zobaczmy jak on. On niestety jest już bardzo blisko i twój niedbały atak spowodował, że no oberwałeś. O. Odlatujesz 2 metry do tyłu. Na szczęście jesteś super żołnierzem. To nie jest tak łatwo cię złamać. Rzuć sobie teraz jeszcze raz taki szybki rzucik. Oby było dużo. Dobra, to może teraz tak. Dobra, powiększę. Fatalnie, 2 punkty. Ojejku. Dobra, rzuć sobie jeszcze raz ten rzut, bo jesteś jednak herosem. Spróbuj wykorzystać tą swoją heroiczną moc. Jako tam przerzut. Że to nie będzie twoja kość pomocnicza. I Trochę lepiej, 7 punktów. 7 punktów, no jest lepiej, lepiej, ale to nadal nie jest to. Na szczęście jest o tyle, że nie zgubiłeś broni. To się ceni. Nie zgubiłeś broni. Stwór oberwał od sojuszników twoich. Na szczęście też zwróć uwagę, że cały czas
odciągacie od tego sierocińca, od tego przedszkola. A właśnie, to jest Dwa, ważne. dwa, 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 dwa. Dobra, teraz ja rzucę kostką sześciościenną. I teraz tak, jak rzuci C1 lub 2, rzuci jedynką, zainteresuje się Nowakiem, dwójką Kowalskim, od 3 do 6 dalej tobą. No macie w zwarciu, ale konsoją. Piątka, dalej walczy z tobą. Dobra, Dobra, próbuj, to próbuj dalej. rzucam. Mam 5. 5, 5, lepiej ci szło strzelanie zdecydowanie, ale Mogę mam teraz oddać. uciekać. O, oj, 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 oj. Czy ty to 14 widzisz? Nie. czy 20? Aha, 20. no to połknął mnie ten potwór. Koniec, No, game over. obydwaj tak mocno. Ale Na wciągnąłem szczęście. się. Słucham? Mówię, że wciągnąłem się tak pomalutku kończąc. Tak, dobra. To na szczęście w tej grze, jak długo masz sojuszników, nie giniesz od razu. Twoi żołnierze ostatecznie pokonali potwora, ty straciłeś przytomność. Ocknąłeś się po dłuższej chwili. Najgorsze z tego wszystkiego to wstyd, żeby dowódca tak dostał łomot. Ale wiesz, i w tym sposobem zmienia się teraz, przyciemnia obraz i pojawiają się napisy Hiroshi, VS Horrory. Tak, i to jest Dobra. dopiero początek, to jest początek, jak po prostu jak w filmie. Dokładnie. I to jest przykładowa akcja wymyślona przeze mnie na poczekaniu. Nie jest w żaden sposób reżyserowana. Nie jest po prostu ta gra, jak wiele tych gier fabularnych ma, dużo do zaoferowania ciekawych przygód. Tutaj mamy intrygujący świat herosów, superbohaterów. Jak jesteście zainteresowani, żeby to zostało wydane, możecie się dołączyć do wspierantów. Wasz wybór. Dziękuję, Sylwku, za udział w tym małej zabawie takiej. Mam nadzieję, Dzięki. że to cię Naprawdę bardzo fajne to jest. Fajnie opowiedziałeś historię, wciągnąłem się i może kiedyś zagramy tak dłużej. z przygotowaniem. Z przygotowaniem. Dobra. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.